I kiedy ona służyła Bogu w świątyni wiernie, to podobnie ona była młodą kobietą, kiedy już została wdową, ale chciała całe życie poświęcić dla Niego, żeby podobać się tylko Jemu. I kiedy ona służyła, wiele godzin modlitw, wiele godzin uwielbienia, ona czyniła Bóg przez nią zmiany w atmosferze duchowej. To miejsce ma czynić zmianę w atmosferze duchowej tego miasta. To miejsce ma czynić zmianę w atmosferze duchowej w Polsce. Amen. To miejsce ma czynić zmianę w atmosferze duchowej pomiędzy kościołami. Bo jesteśmy jednym ciałem żywego Boga, Jezusa Chrystusa. I w Nim jest jedność. Amen. I z Niego wszystko powstało. Słowo Boże mówi. Kiedy przychodzisz do tego miejsca, drugie słowo, które otrzymałam, to jest to, że to miejsce ma być miejscem harfy i czaszy. Amen. I w tym miejscu jest silne pragnienie dążenia, aby te czasze modlitwy wypełniły się. Amen. Jest totalna harmonia pomiędzy modlitwą, między uwielbieniem. I Duch Boży mówi, że jest ta godzina, że jest ten czas, że przychodzi prorocze pomazanie do tego miejsca. Amen. Pomazanie prorocze w modlitwie. O wstawiennictwo i modlitwę. I prorocze namaszczenie, jeśli chodzi o uwielbienie Boga. Dlatego, że Bóg jest ten, który jest bohaterem. I który idzie naprzeciw. I który dzisiaj zwiastuje nam. Amen. Że jest wybawienie dla tego narodu. Że jest wybawienie dla naszych domów, dla naszych rodzin. Amen. I On powstaje. I krańce ziemi nucą nową pieśń dla Boga. I Słowo Boże mówi, kiedy wziął księgę czworo zwierząt, Apokalipsa 5 rozdział, 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy święte. I taką nową pieśń śpiewają. Godzien jest wziąć księgę jej i pieczęcie i otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią swoją ludzi z każdego plemienia. Zanim przyszła nowa pieśń, na harpie było totalne uwielbienie czaszy i harf w harmonii Ducha Świętego. Najpierw było dążenie do tej harmonii, aby było to płynięcie jak woda rzeki żywej. A potem z tego uwielbienia w duchu i w prawdzie przyszła nowa pieśń. Pieśń dla Boga żywego, pieśń prorocza. Zaczęło płynąć prorocze uwielbienie, że Bóg jest godzien wziąć całą chwałę i otworzyć księgi, bo został zabity i nabity Bogą krwią swoją ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś ich Bogu, naszemu królestwu i kapłanami, a będą królować na ziemi. I kiedy przychodzi Boże namaszczenie, i kiedy ja zaczynam uwielbiać Boga z pozycji nieba, kiedy siedzę z Nim po prawicy Ojca, tak jak On zaśpiewał, i zaczynam śpiewając, prorokować tu na ziemi, w autorytecie, który jest mi dany, w poziomie wiary, który jest mi udzielony, w namaszczeniu, które płynie z góry na mnie, rzeczy są ustanawiane. Boże Królestwo jest ustanawiane tu na ziemi, bo On jest wielki. On jest wielki, On jest potężny, wszechmogący, całe gliwice odda mu chwałę, cała Polska mu się pokłoni. Przychodzi to doświadczenie czasz i har. Ono ściśle się wiąże z odbudową przybytku Dawida.
odbudową domu Pańskiego, taką, jaką Bóg widzi. Amen. Bo kiedy przyprowadzasz niebo na ziemię, w niebie jest wszystko to, co najlepsze. I Słowo Boże mówi, że najlepszy dar, datek pochodzi z nieba, z góry. Amen. Więc Ty stwarzasz to, co najlepsze tu na ziemi. Amen. Ty budujesz Jego dom w oparciu o najświętszą wiarę, z objawienia, które pochodzi z góry, od Ducha Bożego. I to jest dom modlitwy, mój dom. I to jest dom Pana, gdzie jest pełnia Ducha Mego, gdzie Duch Święty jest Panem, gdzie rządzi wszystkimi, gdzie nie człowiek rządzi, ale Bóg, Król Królów. I gdzie jest swoboda Boga Ducha nad nami, w nas. I kiedy Ty budujesz się w oparciu o wiarę w żywego Boga, w dom Boży, to jest dom, w którym masz się spotkać z Bogiem. Amen. To jest dom, w którym masz nauczyć się kochać drugiego człowieka, tak jak Ty jesteś kochany. Nauczyć się patrzeć na drugiego człowieka oczami samego Boga. Nauczyć się otwierać swoje serce na drugiego człowieka. Bo w nim jest zachęta, zmiłowanie, pełni radości Jego w nim i nie bacz na to, co Twoje, ale również na to, co cudze. Bo widzisz, Jezus uczynił to dla nas. I my wszystko, co na tej ziemi mamy, dlatego, że On nam to dał. Dla kogo mamy to robić? Robimy to dla Niego. I w imię Jego robimy to dla innych. Aby pokazać autentyczność, prawdziwość realnego Boga w nas. Aby pokazać każdy przejaw Bożej łaski w nas. Aby móc śpiewać każdego dnia, że Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Śpiewaj ze mną. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki. Wyobraźcie sobie, aniołowie, Boże, ludzie śpiewają 24 na dobę, że Bóg jest święty, że Bóg jest kochany, że cała ziemia jest pełna chwały Bożej. I my śpiewamy, Bóg jest dobry, a Jego łaska trwa na wieki, łaska trwa na wieki, tak gliwic. On jest dobry, a Jego łaska trwa dla Ciebie na wieki. Wieki wieku, Bóg jest dobry, a Jego miłość trwa na wieki, trwa na wieki. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry, a Jego pokój trwa na wieki. Trwa na wieki. I gdy wchodzisz w Bożą chwałę,
Zaczynasz odpoczywać w Bogu. Odpoczywać od wszystkich swoich uczynków. Tak po prostu zanurzasz się w Nim. Kompletnie w Nim. Zapominając o wszystkim, co cię spotkało. Tylko w Nim. I ta ogromna tęsknota twojego serca jest wołaniem. Wołaniem, aby być bliżej. Aby być jedno z Nim. Jedno z Nim. Jedno w Nim. Razem. Jedno z Nim. Jedno w Nim. Jedno z Nim. Jedno w Nim. Ustanawiasz Boży tron tutaj, tron Boży na zgromadzeniu. I kiedy padasz, kiedy uginasz się w swoim sercu, kruszysz swoje serce przed Bogiem, który nie wzgardzi taką ofiarą, kiedy podnosisz swoje ręce Jan, kiedy klęczysz przed Bogiem i kiedy mówisz: Boże, jedno z nich, jedno. Czeka na nasze modlitwy w duchu i w prawdzie, aby te czasy modlitwy wypełniły się, moi drodzy. Żeby mógł pokazać, aby każdy z nas doznał Jego mocy, mocy zmartwychwstania, mocy Najwyższego, mocy Bożej. Jedno. Ta modlitwa wiąże się bezpośrednio z wyzwoleniem Bożej mocy i Bożej łaski. Kiedy przychodzi Boża chwała, w fizyczny sposób możesz to odczuwać. Może to być dreszcz. Możesz czuć jak electricity, które przenika twoje wnętrzności. Możesz czuć jak ogień Pana, który wypala wszystko, aby nic już nie zostało z tego, co nie ma być. To jest jak młot, który kruszy skałę. To Boga Słowo, mocy Słowo, twórcze Słowo w nas. To Jego dzieło w nas. To Jego praca w nas. Wtedy znikają wszystkie bariery. Wyznaniowe. I wtedy Kościół staje się jednym ciałem, ponad wyznaniowym, ciałem samego Jezusa Chrystusa, Mesjasza, Jezusa Chrystusa. I wtedy zdetronizowane są wszystkie moce i zwierzchności. Bo nic nie może ostać się w obecności żywego Boga. Amen. I wtedy niebo otwiera się nam libicami Polski. I wtedy my słyszymy aniołów Bożych, którzy śpiewają, wychwalają razem z nami. On jest dobry. Bóg jest dobry.
Jego łaska trwa zawsze. Bóg jest dobry, Bóg jest dobry. Boża harmonia. Aby wzięli autorytet w moim imieniu. O, liberação. Liber sendo i was stróże, stróże w tym mieście. O, nie zasypiają. Nie zasypiają stróże. Nie zasypia stróż Izraela. On jest dobry. On jest dobry. On jest dobry. I wtedy Bóg mówi do ciebie: żądaj ode mnie tego, czego chcesz, a dam ci dziedzictwo, posiadanie krańce ziemi. Żądaj ode mnie, czego chcesz, bo Bóg jest dobry. Zbawienie, zbawienie w imieniu Pana dla Gliwic. Zbawienie. Przełomy, przełomy w imieniu Pana. Uwielbionego wzywam Boga, Boga przełomu. Wroga, on zdepcze wroga. Ziemia nasycona, nawet na pustkowiu nasycisz ziemię. Nawodnisz swoją wodą rzeki żywej i zakwitnie dla ciebie. Dla ciebie, niech zakwitnie dla ciebie.
kiedy przychodzi duch proroczy, przychodzi we wnętrzu wierzącego, to poświadczenie od Ducha Bożego. Moi drodzy, i ludzie Boży, którzy przyjmują to namaszczenie i którzy działają w wierze i używają tej wiary, oni zaczynają uwielbiać Boga. Zaczynają deklarować prorocze deklaracje. Podając się Duchowi Świętemu, prorokują i przez słowo mocy, objawione słowo prorocze, słowo chwały, stwarzają nowe rzeczy w Chrystusie. Powołują do bytu to, co nie istnieje i powołują do bytu to, co zostało zabrane. Że konik polny i szarańcza musi to oddać siedmiokrotnie w imieniu Jezusa. I każdy jest podniesiony. Ja zaczynam wyrażać myśli Jezusa, pragnienia Jezusa, pieśni prorocze. Jezus pośrodku Kościoła zaczyna uwielbiać Ojca. A Ojciec rozradowuje się ze śpiewaniem nad Tobą. Ojciec też śpiewa dla Ciebie. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie chwałę. Zaczyna być objawiana we mnie. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie cześć. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie chwałę. Ciało i wszelki duch odda Tobie cześć. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie chwałę. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie cześć. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie chwałę. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie cześć, Jezu. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie chwałę. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie cześć. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie chwałę, Jezu. Wszelkie ciało i wszelki duch odda Tobie cześć. Tobie wieczna chwała i cześć.
żywego Boga, prowadzić w intymne spotkanie. Kiedy wchodzisz w to uwielbienie Boga, to robisz tylko to, co On chce, nie to, co Ty chcesz. Otwierasz Boże Słowo i śpiewasz ulubione wersety z psalmu, z listu proroków, Ewangelię. Odczuwasz, jest to objawione remos Słowo. Czuwasz Bożą obecność w tych wersetach. Ekscytację, miłość, pasję, gniew, troskę, radość. Zaczynasz ogłaszać, prorokować, walczyć. I Słowo Boże mówi, Psalm 149. Niech wiernie radują się swojej chwały. Niech wesoło śpiewają na swoim posłaniu. Niech w ustach ich będzie uwielbienie Boga, a miecz obosieczny ich w ręku. Aby dokonać pomsty nad ludami, aby ukarać narod, aby związać pętami królów, a dostojników ich zakuć w kajdany. Aby wykonać na nich wydany wyrok, to jest chlubą wszystkich jego wiernych. Gdy Kościół zaczyna jego ciało uwielbiać Boga, jednym Bóg wkłada pieśń uwielbienia, a drudzy biorą miecz, Słowo Boże, i rozprawiają się z wrogiem. Zaczynają walczyć w Duchu Świętym. Mama shikara baba basi, shagara raba si, dalara baba santa gara masi, shabara raba basunda rara baka basunda rebe si. Oh shikara raba basunda raba raba kasi. Oh raba baba shikara raba baba susata rara baka sonda. Oh shikata taka 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 shikara raba kasi. Oh shikara raba kasi. Do 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 do. Świętym. I gdy Duch Boży porusza się w nas, popycha nas, abyśmy śpiewali z Bogiem. I ta pieśń nigdy nie jest wyćwiczona. Ja nigdy nie wiem, co ja będę śpiewać. Amen. Ale On wie. On wszystko wie. I żadne proroctwo nie jest wyćwiczone. On wszystko wie. I muzyk, który jest prowadzony, On nigdy wcześniej tego nie przygotował. On to wie. Kiedy przychodzą rzeczy spontaniczne, nie mówię o rzeczach, które On w komorze otrzymał od Boga, które spisuje te nuty, spisuje ten tekst i staje się to pieśnią, którą wiele razy śpiewamy, pieśnią od Boga. Ale kiedy przychodzi nowa pieśń prorocza, Boże, czy prorocza, czy nowa pieśń, to przychodzi najczęściej spontanicznie, z Ducha Bożego. Ty nigdy nie wiesz, kiedy to nastąpi. I Bóg chce przez tą pieśń
wielokrotnie przekazać proroczą przesłanie do kościoła, bo Bóg mówi do swojego ciała. Amen. Oni odżywiają się troszczą i On jest obecny pośród nas. Boże namaszczenie, namaszczenie Twojego Ducha, namaszczenie Ducha Chrystusowego, namaszczenie Ducha Bożego, namaszczenie Ducha Świętego. Ojciec również śpiewa z nami, tak jak mówiłam. Pan pośrodku Ciebie, mocny, zachowa się, rozweseli się wielce z Tobą. I przestanie na miłości swojej ku Tobie i rozweseli się nad Tobą ze śpiewaniem. To znaczy wiruje, pokazuje swoje ogromne emocje w naszym kierunku. Weseli się. I tu użyte jest słowo, które wyraża okrzyki radości, okrzyki triumfu, okrzyki zadowolenia. Że On ma takie wspaniałe dzieci, Boże. Amen. Takie wspaniałe córki i synów, Boże. Że On ma taki wspaniały dom, Boże, tutaj. Amen. Kiedy Bóg śpiewa nad nami, my powinniśmy wyostrzyć nasz słuch do Boga i śpiewać. Śpiewać i słyszeć i potem śpiewać razem z Nim. Bo Bóg jest wielki, a Jego łaska trwa na wieki. Bo Bóg cudowny, a Jego łaska trwa na wieki. Czasami jest to jedna zwrotka i refren. Czasami to jest druga zwrotka i refren. Czasami to jest refren. W różny sposób Duch Święty nas prowadzi. On jest wielki, a Jego łaska trwa na wieki. On jest potężny, wielki, a Jego łaska trwa na wieki. Czasami może być to słowo wiedzy. Amen. Że jesteś blisko, jak masz na imię. Przełomu w swoim życiu. Amen. Oczekujesz na ten przełom. I Bóg mówi, jesteś w zasięgu tego przełomu. Błogosławiony człowiek, który oczekuje na Pana. Błogosławiony człowiek, który czeka na Boga, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, którzy na Niego czekają. Córko, oczekuj Pana, oczekuj Go. I my widzimy, że może to być słowo mądrości, słowo wiedzy, słowo prorocze. Może to być interpretacja innych języków, moi drodzy. I wiele razy Bóg działa w nas i przez nas. Mogę poprosić trzy osoby. Tutaj ustawiamy się. Szybciutko trzy osoby. Amen. Dwie osoby. Amen. Siostra. Alleluja. Holy Spirit Jesus. Bo słowo prorocze, kiedy my śpiewamy, jest ku zbudowaniu. Amen. Ku napomnieniu i ku pocieszeniu. Amen. Kiedy Bóg buduje nas przez swoje prorocze, kiedy słowo śpiewamy. A Ty potrzebujesz zbudowania. Amen. I w związku z tym On nas podnosi, naszego ducha. A czasami Bóg wprowadza do nas konflikty. Amen. Potem przychodzi pocieszenie. Amen. Tym smutnym, zasmuconym. Amen. Przychodzisz z pocieszeniem. I tym samym pocieszeniem, które Bóg chce włożyć do Twojego serca, masz iść się pocieszyć. Amen. Bo mówisz do Boga, jak ja mogę innych pocieszyć? Ja sama potrzebuję pocieszenia. Amen. Bóg wkłada pocieszenie, ducha pocieszenia w Twoje życie. Amen. Idź pocieszę w Chrystusie. Amen. Amen. I kiedy my zaczynamy uwielbiać Boga,
W imieniu Jezusa Chrystusa, co się zaczyna działać w nas. Amen. Bóg to napomnienie, tą korektę, to naprawienie, On jakby przesłania przez słowo prorocze ku zbudowaniu i pocieszeniu. Amen. Bo kiedy przychodzi pieśń prorocza, ona nas podnosi, ona nas koryguje, ona daje nam kierunek. Ona ustanawia pewne rzeczy w naszym życiu, moi drodzy. Ona łamie pewne rzeczy w naszym życiu. Ona daje nam pewien obraz nas przed Bogiem, Panie, w Bogu. Ona daje, pokazuje nam prawdziwą rzeczywistość. Ale jednocześnie ona zawsze daje rozwiązanie. I to rozwiązanie, które jest w Jezusie Chrystusie, ono jest tym pocieszeniem. To Słowo Boga, które staje się jak balsam na Twoje serce. Amen. Bo gdzie jest duch proroczy, tam jest Jezus. I Jezus nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. A potem cytuje proroczy psalm. Jezus ogłasza: oznajmiam imię Twoje braciom w moim pośrodku zgromadzenia. Będę Cię wychwalał. Jesteśmy zgromadzeni. Jezus nazywa nas swoimi braćmi. Nazywa nas swoimi siostrami. I między nami, pośrodku nam, śpiewa na chwałę Ojca. Jego świadectwo Ducha Proroczego spoczywa na nas w uwielbieniu i wierze. I ja mogę słyszeć tą pieśń proroczą, która jest śpiewana w moim sercu. I przez decyzyjność i odwagę ja ją uwalniam w imieniu Jezusa. I ja mogę słyszeć, co Jezus śpiewa pośród nas. I niesamowite rzeczy wyśpiewuje. Niesamowite melodie stwarza. Daje nowe akordy i wzory. I przypomina to, jak gotowa piosenka. I gdy zgromadzenie się uciszy, i kiedy przychodzi pieśń prorocza, pieśń chwały, i kiedy Bóg zaczyna śpiewać, otwiera swoje serce, ciało Jego i przyjmuje nie tylko słowo, ale namaszczenie i chwałę, przemianę swego serca. Zaczyna wstawiać się wtedy w oparciu o to, co Bóg pokazuje mu i wkłada do serca. I czuje taki ciężar, intensywność, aby więcej się modlić, więcej wzdychać do Boga, więcej uwielbiać. I czuje taki ból, aby coś zdradzać na nowo w Bogu, jak kobieta brzemienna, rodząc. Mogą być to jęki, ona ma sar, one ma neso, benalento, messi. I może to być wołanie, o mas, o la manta hasai, o la matora masia, endokonte la masai. A może to być krzyk Twojego serca, na masia, to manasia, na matena masia. A wszystko we wszystkim sprawia ten sam duch w nas. O masowy was, o jesteś poruszony przez Ducha Bożego, aby iść i głosić Ewangelię stworzenia, monogi. I wtedy odczuwasz to współczucie Jezusa do ginącego świata. I stajesz się współczującym, proroczym, wstawiennikiem. I stajesz się narzędziem w Jego ręku. I gdy zradzasz w tych bólach porodowych, gdy modlisz i wołasz się do Boga, kiedy widzisz tą obietnicę, którą porodziłeś, i twoje kości zakwitną i rozradują się w Bogu. Amen.
Nie jesteś zazdrosny. Nie porównujesz. Ale płyniesz tym nurtem rzeki, który Bóg w tobie osobiście wyznaczył. I doświadczając Bożego poruszenia, jesteś pełen radości i miłości, aby to, co Bóg w ciebie włożył, mógł przekazać do innych. Słowo prorocze, kiedy ty uwielbiasz, wiele razy w sposób fizyczny odczuwasz, jakby płaszcz na ciebie położył Bożego namaszczenia. Jedna osoba zaczyna prorokować, potem następna kontynuuje, potem następna. I potem znowu tłumaczenie języków, a potem słowo wiedzy, a potem mądrości, potem znowu wraca do tej osoby. Co za harmonia. Tylko Bóg jest w stanie taką harmonię stworzyć. Jedna z sióstr przyszła do jednego kościoła, w którym ja byłam pracownikiem. Ona była osobą niewierzącą, żywego Boga. I ona usłyszała, kiedy ludzie razem modlą się na innych językach i uwielbiają Boga. I ona była dyrygentem chóru. I ona powiedziała, jak to jest możliwe, że jest taka jedność, jest tyle głosów, a jest taka harmonia, jest taka jedność pomiędzy ludźmi, którzy uwielbiają Boga. Bo widzisz, kiedy brat wspaniale gra na chwałę Boga, on musi się dostroić do Pana Jezusa. Wspaniale gra, muszę się dostroić do Pana Jezusa. Ja muszę się dostroić do Pana Jezusa. Siostra, która tam wspaniale śpiewa, potrzebuje dostroić się do Pana Jezusa. My wszyscy, którzy uwielbiamy wspaniale Boga, potrzebujemy się dostroić do Jezusa. On jest dyrygentem. To tak jak jest orkiestra. Kiedyś przyszłam i obserwowałam. Jest wiele instrumentów, ale jest jeden dyrygent. I nie dyrygent dostosowuje się do każdego, ale każdy dostosowuje się do dyrygenta. Amen. I wtedy stwarza się ta jedność. Kiedy patrzymy na Jezusa i tylko kiedy patrzymy na Jezusa, stwarza się ta jedność. Amen. Bo Słowo Boże mówi, nie w zgromadzeniu wychwalają Go. Niech w Radzie Starszych Go wychwalają. Amen. I Słowo Boże mówi, jak jeden mąż jednym głosem zaintonowali pieśń chwały i dziękczynienia. I wtedy momentalnie Dom Boży napełnił się Bożą chwałą. Amen. Kiedy brat Robert śpiewał tę pieśń, którą śpiewaliśmy ze Słowa Bożego, albowiem Bóg jest dobry, Psalm 118, a Jego łaska trwa na wieki. Kiedy wielokrotnie z Ducha Bożego śpiewał ten werset Słowa Bożego ożywiony przez Boga, chwała Boża przyszła do zgromadzenia. Wszyscy zostali dotknięci w ich potrzebach. Amen. Każdy indywidualnie napełniony przez Ducha Świętego poprzez posłuszeństwo dla głosu Boga. Amen. Każdy z nas świątynią żywego Boga. Stworzono po to, aby uwielbić w tej świątyni Boga. Amen. I niech ta świątynia będzie cały czas pełna Jego chwały w imieniu Jezusa. Niech te harfy, cytry i cymbały, niech te bębny prorokują. Tak jak Bóg, kiedy pokonywał Asyrię, On potrzebował tych bębnów. On potrzebował tej proroczej muzyki, żeby rozprawić się z wrogiem. Dlatego, że gdzie jest duch proroczy, tam jest Jezus. Tam powstaje Jezus. W zgromadzeniu wróg ucieka siedmioma drogami. Roztapia się jak wosk. Tam jest Jezus. Muzycy Dawida potrafili prorokować na instrumentach. To nie chodziło o to, by grać dla grania. I to wcale nie chodziło, aby śpiewać dla śpiewania. Przybytek Dawida schowała jedna rzecz, że rzeczy były w duchu i w prawdzie czynione. Amen. Że była totalna harmonia z Duchem Świętym. Amen. Jeduton prorokował na cytrze, na trzesie chwałę Pana. Każdy instrument
mówi do nas: raduj się w Panu, Zbawcy Twój. Śpiewamy pieśń proroczą, pieśń radości. Amen. Pieśń wybawienia na chwałę naszego Boga. Amen. Ojciec, Syn i Duch Święty przepadają. Przepadają widzieć nas, odczuwać, być blisko nas, kiedy my ich uwielbiamy. Amen. I wtedy, kiedy przychodzi przesłanie do ciała Jezusa Chrystusa, ono jest przesłaniem z nieba. Ono jest przesłaniem w Bożym czasie Kairos, na dany czas. Kiedy ono wobec tego przychodzi w danym czasie, w Bożym czasie, on ma inny poziom namaszczenia, to przesłanie. Inny poziom oddziaływania na człowieka. Dlatego, że to dzieje się w Bożym oznaczonym czasie. Bóg posługuje się nami. I Bóg chce posługiwać się nami. Amen. Przychodzi słowo prorocze osobiste, a wiele razy przychodzi słowo do zgromadzenia. Wiele razy przychodzi słowo, zanim przyjdziesz na zgromadzenie. I kiedy przychodzi właściwy czas, bo duchy proroków są poddane prorokom, ty uwalniasz to słowo, które otrzymałeś w komorze. Ten sam Duch Święty, ale w różny sposób może się poruszyć. I kiedy śpiewasz te waleczne pieśni pocieszenia, miłości, czasami miałam wrażenie, że śpiewam kołysankę, aby uciszyć to wzburzone serce przed Bogiem. Zważ, że Słowo Boże mówi, jest ważne, żeby działać pod autorytetem, kiedy ty usługujesz Bogu i innym. Kiedy jesteś proroczym na maszynie. Bo kiedy ty poddajesz się drugiemu, poddajesz się tym, którym Bóg ustanowił jako ochrona dla ciebie, protekcja dla ciebie, wtedy Słowo Boże mówi, Duch Boży przepełnia cię, napełnia cię. Amen. I wtedy coraz głębsze masz duchowe zrozumienie rzeczy. Chwalcy w przybytku Dawida, oni byli podporządkowani Dawidowi. Nie tylko Bogu. Podporządkowali się liderom, ponieważ podporządkowywali się liderom. I ludziom namaszczonym w autorytecie, to namaszczenie z tych ludzi mogło łatwo spływać na nich. I oni mogli przyjmować całymi garściami. Nie działali w duchu niezależności. Tak jak synowie Asafa, Hemana, Jedutuna. Oni byli całkowicie zależni od swoich ojców, liderów, którzy prorokowali pod kierunkiem. Synowie Asafa byli zależni od Asafa, który kierował pod kierunkiem króla. W związku z tym oni czuli się bezpieczni. Oni wiedzieli, że mają protekcję. Oni mogli mieć pełną wiarę, aby prorokować, bo wiedzieli, że ten, który obok nich stoi, jako pomoc z góry, jest w stanie ich wesprzeć. I w ten sposób stała się możliwość rozwoju w ich obdarowaniu. Wiele razy otrzymujemy słowo prorocze i nie ma miejsca na to, żeby z tym być. I wiele razy osoba, która prowadzi zgromadzenie, otrzymuje od Ducha Bożego i mówi, ktoś ma słowo prorocze, ktoś ma pieśń proroczą i daje miejsce. Bo jeśli ta rzecz jest Bogu, amen, jeśli ona jest na ten czas, Bóg działa przez swoje ciało, amen. A czasami jest tak, że to samo przesłanie ma kilka osób. I Bóg uwalnia to przesłanie przez osobę, która ma większy autorytet w duchu. Aby to słowo było bardziej skuteczne. W imieniu Jezusa Chrystusa. Słowo Boże mówi, Bóg wielokrotnie i różnymi sposobami przemawiał do ludzi. Amen. I nadal to czyni. Ale najbardziej On przemawia przez Jezusa do nas. Który jest tym wielkim prorokiem. I kiedy, moi drodzy, czasami wydaje się, że już kończy
zakończy się spotkanie. I już nie przekazałeś tego, co Bóg powiedział do twojego serca. Osoba zatrzymuje mnie, przepraszam. Nie rozchodźcie się jeszcze. Bo jeszcze jest ktoś, kto ma słowo od Boga. Który ma wizję od Boga. Bóg uczy nas być cierpliwym w usługiwaniu Bogu i ludziom. To wszystko, co śpiewamy, proroczo, nową pieśń proroczą, potrzebujemy osądzać. Tak jak proroctwo, tak jak wizję, tak jak sen. Słowo Boże mówi, że wszystko badajcie, a tego, co szlachetne, się trzymajcie. I kiedy wylewasz swoje serce przed Bogiem, śpiewasz Mu czasami znane fragmenty ze Słowa Bożego czy pieśni w Kościele, które są przeplatane proroctwem, jak mieliście możliwość to zobaczyć dzisiaj. Jeśli ktoś wyśpiewuje serce przed Bogiem, moi drodzy, to zwracasz głównie uwagę na to, czy ta pieśń buduje zgromadzenie. Amen. Czy ta pieśń prorocza mówi do zgromadzenia. Bo czasami są pewne rzeczy, że Bóg chce, żebyś zachował to dla osobistego uwielbienia w komorze. Kiedy masz to brzemię masa proroczego stawiennictwa przez Boga. A czasami jest to słowo do zgromadzenia. Kiedy ja zaczynam śpiewać w Duchu Bożym tą pieśń proroczą, potrzebuję mieć tą pewność, która jest Bogu, że to, co ja śpiewam, to wypełnia cele proroctwa, moi drodzy. Przynosi pokrzepienie, pocieszenie, zbudowanie. I kiedy jesteś taką osobą, potrzebujesz zawsze znaleźć czas dla Boga. Amen. Zawsze czas dla Boga. Dlatego, że Duch Święty wielokrotnie będzie nam przypominał pewne rzeczy, które Jezus powiedział ze Słowa Bożego. Albo pewne rzeczy, które werbalnie nam powiedział. Jeśli ta pieśń staje się konkretnym Bożym Słowem, ona też musi być osądzona, że jest to słowo rema, objawione na ten czas. Robią to ludzie, którzy już chodzą, poruszają się w darze proroczym, namaszczeniu. Robią to ludzie, którzy zarządzają z upoważnienia Bożego społecznością. Którzy mają odpowiedzialność przed Bogiem za to Boże dzieło. Więc Paweł cały czas zachęca, abyśmy śpiewali na językach, tak jak i rozumiem. Abyśmy prorokowali, tak jak modlili się rozumiem. Abyśmy, moi drodzy, śpiewali wdzięcznie pieśni dla naszego Boga. Pieśnią. Amen. Abyśmy się wdzięcznie wstawiali do Boga. I Paweł modli się, Panie, daj nam światłe oczy. Pozwól nam otworzyć oczy naszego serca, aby świeciło nam światło Ewangelii. Wielokrotnie to, co zauważyłeś, jest to spontaniczne, dynamiczne uwielbienie, które pokazuje nam, że Bóg coraz głębiej, głębiej chce nas wprowadzać do uchwały. To, co jest w Ezechiela 47 rozdział. Wiele razy są to pieśni niezaplanowane. I wiele razy są to pieśni, które dotykają Twojego ducha, że chcesz śpiewać razem z innymi dla Bożego. I wiele razy Bóg prowadzi w ten sposób, że przyjmuje prowadzenie. I to jest ta właśnie woda życia. Że nic nie zostawiamy dla siebie, ale pozwalamy Duchowi Świętemu poruszać się tak, jak On chce. I kiedy Bóg zasiada na tronie, tu w tym miejscu następuje interakcja między niebem a ziemią. Przyjmuje autorytet nad tym miejscem i rządy nad tym. Bo gdzie jest Duch Pański, jest napisane, tam jest wolność. Ale słowo użyte, gdzie Duch Pański rządzi w tym miejscu, tam jest autentyczna wolność. Amen. I kiedy dwóch, jeden przepędzi tysiąc, a dwóch 10 tysięcy, kiedy dlatego właśnie zgromadzamy się, by mieć większą moc w Duchu Świętym, aby przebijać się, moi drodzy, i osiągać nowe obszary w Duchu Świętym dla Boga. Amen.
Bóg chce nieprzerwanego uwielbienia, tak jak w niebie. Amen. Dlatego, że On chce zasiadać na tronie w miejscu, gdzie się Go uwielbia. Te 24 godziny na dobę, te 7 dni w tygodniu. Poprzez to uwielbienie Bóg chce zdobywać duszę. A my odnosimy zwycięstwo. Amen. Aby ludzie szukali Boga i narodu, nad którymi jest wzywane imię Pańskie. Bo tam, gdzie jest uwielbienie, tam Bóg sprawuje swoje sądy. Dawid wiedział, że nie siła ramienia doprowadzi go do militarnej przewagi, ale siła uwielbienia Bogu. Jeżeli będziesz usilnie się starał, by Bóg zasiadł na tronie chwały w tym miejscu. Z tego tronu On sprowadzi pełnię do tego miejsca, do tego narodu, do tego miasta. Amen. Bóg ciągle odnawia uwielbienie. Bóg ciągle do nas mówi poprzez uwielbienie prorocze. Bóg ciągle pragnie, byśmy reagowali na Niego, odbierali tą anteną duchową Jego. Ale też pragnie reagować na nasze uwielbienie. By sprowadzić pełnię żniwa na tą ziemię. I kiedy ja i Ty wejdziemy w tą pełnię Bożego uwielbienia w duchu, Bóg odda w nasze ręce wiele rodzajów broni, z której nieprzyjaciel przez wiele stuleci nas ograbia. Dlatego nasze uwielbienie również ma być zaangażowane w walkę duchową. I to właśnie wstawiennictwo też pociąga nas, również w walkę duchową. Pamiętaj, nie bądź bierny, bo to nie przynosi pokoju. Mamy być czujni, aby nic nie stracić. Bo w walce duchowej chodzi o to, żebyś Ty wziął panowanie nad kimś inaczej. Chodzi o to, żeby Jezus wziął panowanie nad naszym życiem, nad życiem miasta, nad życiem Twojej rodziny. Ty nie prowadzisz wojny z ludźmi, ale z wierzchnościami w sferach niebieskich. Dlatego my mamy być waleczni w wymiarze duchowym, a pełni owoców Ducha Świętego w wymiarze naturalnym. Nasza broń, moi drodzy, to jest Słowo Boże w naszych ustach. Amen. Przenika aż do szpiku kości, do rozdzielenia ducha, duszy i stawów. I nasz oręż bojowania nie jest cielesny, Słowo Boże, ale z ducha ma moc burzenia każdej warowni. Więc w uwielbieniu takim wprowadzamy panowanie Jezusa Chrystusa nad dziedzinami, w którym On jeszcze nie miał panowania i nie jest wywyższony. Amen. Egzekwujemy wyrok, który On wydał. Bo ziemia i wszystko, co na niej jest, należeć do Boga. On chce ją posiąść. Moi drodzy, to indywidualne uwielbienie dzisiaj, co my obserwujemy, zamienia się we wspólnotowe uwielbienie. Moi drodzy, i w tym upatrujemy klucz na zmianę w świecie, w którym żyjemy. Uznajemy również, moi drodzy, Boże cele za priorytetowe i odpowiadamy w ten sposób na wezwanie oblubieńca. Bóg czeka. Bóg czeka, aby naprawiać rzeczy, aby naprawiać wyłomy. Amen. Bóg czeka, aby to, co w diabeł zniszczy, zostało, ma być odrestaurowane, odnowione. Amen. Bóg czeka, aby to, co diabeł zabrał, ma być zabrane dla Jego ludu z powrotem w imieniu Jezusa. Dlatego Bóg mówi, wstąp na wyłom. Amen. I bądź tym stróżem. I kiedy my dzisiaj i zawsze łączymy tę harfę i czaszę, w ten sposób my bronimy każdego skrawka ziemi. I my w ten sposób wpływamy na Boga. Nie niszczy, nie dokonuje sądu, tylko że jest przy.
uwalniane Boże współczucie i miłosierdzie przez nasze modlitwy prorocze, uwielbienie. Więc kiedy patrzysz na uwielbienie, to jest nic innego, ale komunia Boga z Tobą. Adam i Ewa, stworzeni na obraz i podobieństwo Boże, łączyli się z Bogiem. W porze, kiedy był powiew wiatru, Duch Święty. I po upadku trzeba było dodać element wiary. Bóg dodał potem muzykę, śpiew, taniec, proroctwo, adorację, walkę. Dlaczego? Dlatego, że on tęskni za relacją z nami. I sednem uwielbienia jest ofiara naszych ust, nasze finanse, nasze podniesione ręce, nasze noce i dnie, kiedy spędzamy z nim. I komunia to łączność z Bogiem, kiedy go szukamy całym sercem. I to nigdy ma się nie zmienić. I Słowo Boże mówi: gorliwi, w gorliwości, nie ustawając, płomiennie ducha, Bogu służyć. Mamy być zawsze pełni pierwszej miłości Jezusa, skoncentrowani na Nim. I to już nie chodzi tylko o tekst czy muzykę. Tu chodzi o to, że stajemy się jedno z sercem Bożym. Tu chodzi o to, że moc Eliaszowa jest uwalniana i duch proroczy w nas sprowadza jedność pomiędzy braćmi i siostrami, jedność w Kościele, moi drodzy, jedność w naszym domu. Amen. I zwróci serce Ojca do synów i synów do Ojca. Amen. I to jest to, że kiedy ja proroczy uwielbiam, ja przez Ducha Bożego uniemożliwiam, aby klątwa działała tu na ziemi. Ale sprowadzam błogosławieństwo nieba na nas. Amen. I wzrasta w łasce i poznanie Boga. I kiedy ja chodzę, uwielbiając Boga, kiedy ja wstaję i uwielbiam Go, Boga. I kiedy ja kładę, uwielbiam Go. Amen. I kiedy ja uwielbienie staje się stylem mojego życia. Amen. I kiedy dziękuję Mu, znosząc ręce. I kiedy robię święty hałas. I kiedy świętuję hala. I kiedy z inspiracji proroczej muzyki ja zaczynam prorokować. Ja stawiam czoła wszelkie opresje. Ja nie boję się konfrontacji. Ja nie boję się przeciwstawić wrogowi. Ja mogę widzieć przełom, który nadchodzi. Amen. Chrześcijańskie uwielbienie zależy od Boga, który objawia się człowiekowi przez Jezusa Chrystusa. A człowiek Boży odpowiada na to objawienie. Bo nie możesz zainicjować odpowiedniego uwielbienia sam z siebie. Dlatego Bóg szuka tych, którzy są gotowi przyjąć od Niego to, co ma złamanego serca, skruszonego serca. To nie musi być wspaniałe, ale złamane, skruszone serce przed Bogiem. Święty przyjdź, Duchu mądrości i rozumu, Duchu mocy i łaski przyjdź, Duchu dobroci i poznania, Duchu walki, Duchu proroczy, Duchu Święty przyjdź, wołaj do Boga, przyjdź. Duchu Święty przyjdź, wypełnij mnie, przyjdź. Duchu Pana przyjdź, Duchu Święty przyjdź, zdrowego rozsądku, rozumu przyjdź. Duchu chwały przyjdź, napełnij nas. Nas, rozbudź ducha was.
nie tle swojego ducha przyjdź, zajaśnij blaskiem chwały Twej, przyjdź, zamanifestuj chwałę Bożą w nas. Gdy Bóg śpiewa do nas, słowo wiele razy do jednej osoby, ale do całej społeczności. I on angażuje proroczy głos. Wiele razy mówi o przyszłości. O tym, co Bóg ma w swoim zamiarze uczynić. Ale wiele razy mówi to, co jest już. Wielokrotnie. Jest to pieśń na moment. Wielokrotnie masz zamknięte oczy, bo lepiej ci się skupić. Ale też masz otwarte oczy, szczególnie kiedy jesteś liderem i prowadzisz uwielbienie. Kiedy potrzebujesz widzieć i słyszeć, że ktoś ma nową pieśń od Boga, pieśń proroczą. Amen. I kiedy śpiewasz sercem, bo wszystko wychodzi z serca człowieka. I kiedy sprowadzasz niebo tu na ziemię, wiele razy śpiewasz to, co widzisz. Masz wizję. I wyśpiewujesz tą wizję. Opowiadasz tą wizję, śpiewając. Śpiewając opowiadasz ten sen, który miałeś. W różnorodny sposób objawia się duch ten sam. I kiedy chcesz dobrze słyszeć Boga, uczyć swoje serce przed Bogiem. I ćwicz wiele razy w domu. Śpiewając psalmy, śpiewając teksty biblijne. Słowo, które Bóg ci dał. Studiuj słowo na ten temat. Chodzenia w posłuszeństwie dla głosu Boga. Śpiewaj dużo na języku, bo sprowadza to jedność i Bożą chwałę. Buduje Twojego ducha, wzmacnia Twojego ducha. Nasiąknij poprzez śpiewanie rozumem na innych językach uwielbieniem Boga. Bo masz być jak ogród, którego wody nie wysypują. Wchodzisz w uwielbienie. Pamiętaj, aby ofiarować siebie samemu Bogu. Wprowadzasz kogoś w uwielbieniu, to wtedy sam musisz w tym miejscu być. Uwaga na Twoje serce. Kapłan, który miał grzech, nie był w stanie złożyć ofiary w miejscu na świecie. Rozmawiaj. Czasami dzwonisz przez telefon. Zamiast mówić o wielu niepotrzebnych rzeczach, zaśpiewaj Słowo Boże. Zaśpiewa jakiś hymn na telefonie. Jezus jest głową, a my jesteśmy ciałem. I kiedy On słyszy śpiew ciała, On razem z nami, jedną duchem, rozradowuje się i śpiewa z nami. Jego głos majestatyczny, potężny i mocny. Jego głos potężny sprawia... tam, gdzie potrzeba i buduje, odbudowuje. Gdzie mam zdanie? Sprawia roztopy, aby pobudować coś nowego. Jesus, o liderata Jesus. Kiedy ogłaszasz Jego piękno i majestat, to wiedzę, to uwielbienie czasów ostatecznych jest uwielbieniem prorocznym. Kiedy wiele pieśni będzie uwolnionych ze skarbca w niebie, nowych pieśni prorocznych. Kiedy ludzie coraz bardziej będą otwierać się na to, co proroczne. Coraz bardziej będą inspirowani przez muzykę proroczą, tak jak Elizeusz. Będą szukać proroczej muzyki, aby móc wyśpiewać poselstwo Pana. Słowo Boże mówi, to jest czas walki duchowej, tak jak Jehoszafat, Juda, gdzie przez uwielbienie stajemy w bezpośredniej konfrontacji z wrogiem i odnosimy zwycięstwo przez Niego. Kiedy chóry anielskie przychodzą,
kiedy ja uwielbiałam. Osoby przyszły i widziały. Dwie osoby, potężny anioł, stanął pomiędzy grupą uwielbiającą a mną. I zanim ja głosiłam poselstwo, on był tak wielki, jakby był na całą salę. Jego skrzydła mnie przykrywały. Wiele razy ludzie przychodzą i mówią, kiedy głoszę albo uwielbię, widzą aniołów Bożych, że mnie otaczają. Bóg daje siłę i moc zmęczonemu. Amen. Bóg w naszej niemocy nas wzmacnia, w naszych słabościach nas wzmacnia. On nam daje aniołów pościelających, którzy okrywają nas swoimi skrzydłami. Amen. Aby człowiek Boży, pod Bożą protekcją, mógł uwolnić to wszystko, co Bóg na dany czas ma do ciała Jezusa Chrystusa. Duch Święty powołuje potężny ruch modlitw i uwielbienia, aby walczyć z duchem Antychrystu, który podrabia i daje fałszywą muzykę. Antychryst powołał finansowy rząd, powołany przez finansowy rząd światowy. Prowadził ruch uwielbienia, który sprzeciwia się uwielbieniu naszego Boga. Słowo Boże mówi objawienie Jana 13 rozdział. I oddali pokłon smokowi za to, że dał zwierzęciu moc. A także zwierzęci oddali pokłon, mówiąc, któż jest podobny do zwierzęcia? Któż może z nim walczyć? Ludzie poddani ciemności, a jesteś sługą tego, komu się poddajesz. Będą bardziej związani z szatanem. Będą go gloryfikować, uwielbiać. Muzyka będzie bardzo emocjonalna. Bardzo działała na sferę duszy. Będą działy się demoniczne znaki i cuda. Już to ma miejsce. I czyni wielkie cuda, także i ogień z nieba spuszcza na ziemię na oczach ludzi. Dlatego Bóg przed swoim przyjściem, On woła nas. Przyjdźcie do mnie, amen. Duch Święty mówi, przyjdź, Panie Jezu. Ale my też mówimy. Przyjdź, Panie Jezu, ale On też mówi do nas. Przyjdź do mnie. Przyjdź, oblubienico, do mnie w uwielbieniu Boga. Amen. Bo Bóg chce przyjść w chwale Bożej, w zastępach aniołów. I Bóg chce nas zastać, że my jesteśmy mądrymi pannami. Że my mamy wystarczająco oliwy. Że jesteśmy czujni. I że my strzeżemy domu Bożego. Amen. I my działamy w chwale. Amen. I ustanawiamy ten Boży tron tu na ziemi. Amen. Moi drodzy. I my śpiewamy nową pieśń. Psalm 33:3. Śpiewana pieśń z inspiracji Ducha Bożego do Pana. I my w ten sposób Go adorujemy. I my śpiewamy do Niego, tak jak On śpiewa do nas. I my w ten sposób wyrażamy swoje oddanie dla Niego. W ten sposób Go adorujemy. W ten sposób Go uwielbiamy, moi drodzy. I kiedy ja jestem nasiąknięta Słowem Bożym, i gdy Słowo Boże mieszka we mnie obficie, ja wydobywam z inspiracji Ducha Świętego to, co Bóg na dany czas chce wyśpiewać przeze mnie. Amen. I kiedy ja przez tą pieśń nową przełamuję szyki wroga, moi drodzy, i kiedy ja przez tą uwielbiającą pieśń dla Boga mojego, amen, w języku znanym, pieśń proroczą, moi drodzy, uwalniam, moi drodzy, ona również, ta pieśń dla Boga, dotyka ludzi i zmienia, transformuje ich życie, uzdrawia ich ciała, ich niemocy w imieniu Jezusa. Dlaczego? Dlatego, że to jest uwielbienie dla Boga, pieśń dla Boga. I Bóg to honoruje. I Bóg odpowiada na takie uwolnienie. A więc skoncentruj się jeszcze raz na Nim. Powierz całe swoje życie Jemu. I w prostocie, wiele razy tworzona nowa pieśń, z powtarzającymi się prostymi zwrotkami. Błogosław moja duszo Panu i Bogu mojemu świętemu. Błogosławcie aniołowie mojego Boga,
całe zastępy. Błogosławcie Jemu całe stworzenie, niech wielbi Boga, oddaje chwałę jedynemu. Możesz powstać. Możesz teraz powstać. Spójrz na Jezusa. Spójrz na Jezusa. Będąc z tym namaszczeniem, ty możesz sam dla Boga wyśpiewać nową pieśń. Pieśń proroczą. I w ten sposób wyrazić swoją cześć i adorację dla Najwyższego. Swoje oddanie dla Niego. Anielskie straże w mieście tej, otwórzcie się straże w imieniu Boga. Otwórzcie się straże anielskie na Boga. Otwórzcie bramo, bramo klini na Boga. Któż jest tym Bogiem? Jezus Chrystus, On Królem Chwały, Królem Królów. Pan silny, Pan wszechmocny w boju, Pan potężny, któż jest tym Królem Chwały, to Jezus, Król Królów. Pan Panów, Bóg potężny, Jego władza wszystko. Otwórzcie się bramy naszych serc na Boga. Któż jest tym Bogiem? Jezus Chrystus, On jest Królem Chwały, Bóg potężny, jedyny, sprawca wszystkiego we wszystkim. Otwórzcie się, bramy ciała Bożego w tym mieście, na Jezusa, na Chrystusa. On jest Królem Chwały, On jest chwałą i niech chwała zabłyśnie w ciele. Dajmy krzyki dla Boga. Aleluja, liberacji de la Masia.
Wyposażeni przez Ciebie jesteśmy w stanie wielbić Ciebie w duchu i w prawdzie, bo Ty powiedziałeś: teraz jest godzina.